Miało być pięknie, miało nie padać, miałam porobić w ogródku, wyłapałam chwilę przerwy pomiędzy deszczami, żeby się z wami przywitać. Także witam was serdecznie na moim kanale. Mam nadzieję, że macie dzisiaj udany dzień. Ja w sumie mam udany dzień. Chciałabym wam dzisiaj pokazać, co udało nam się zrobić z jednym ze starych krzeseł, jakie znaleźliśmy kiedyś na ulicy i przytachaliśmy tutaj do domu, oraz o pomyśle na kolejne krzesło, które mam. A ja sobie w tym czasie posiedzę, popatrzę, jak rośnie w moim ogrodzie, dopóki mnie deszcz nie zgoni. Za chwileczkę pokażę wam manżdu Shiraz. Na jednym z moich shortów pokazywałam wam, jak pięknie kwitnie i zauważyłam, że już pojawiają się strąki. Ma fantastyczny kolor i bardzo mi się podobał, jak byłam na jednym z, raczej byłam tylko raz, na Chelsea Flower Show w Londynie. Był piękny pokaz. Tylko tak jak we wcześniejszym również filmie wspominałam, uważam, że no cena jest wygórowana. Nie wiem, czy będzie mnie słychać, bo sąsiad coś tam remontuje dzisiaj. Ale postaram się mówić pomiędzy tymi hałasami. A to, co udało nam się jeszcze zrobić, to wreszcie wyczyściliśmy kafle ogrodowe, przywieźliśmy nasz karczer i podłączyliśmy. Pokażę wam też w filmie. Byłam jak zwykle zachwycona, jak karczer potrafi wyczyścić takie kafle. Polecam serdecznie. Nie mówię o jakiejkolwiek firmie, ale to jest naprawdę coś. Przez kilka lat szorowałam kafle. Pada, muszę uciekać. Tylko szybko wam pokażę jeszcze tego Shiraza. Tak wyglądają kwiatuszki. A tak wyglądają młode strąki. Taki purpurowy kolor. Nie wiem, czy będę miała jakiś. O, jest tutaj większy, zobaczcie. O tak. I to się je. Płaskie, duszone z innymi warzywkami. Przepiękny kolor. O, tutaj widzicie. No i muszę uciekać, bo pada. A więc dzisiaj próbujemy naprawić krzesło drewniane, które znaleźliśmy na ulicy. Znaleźliśmy tutaj z tyłu śrubki i myślimy, że może jak się dokręci, to będzie bardziej stabilne. Drzewo jest bardzo stare, zniszczone przez ząb czasu i pomyślałam sobie, że przemaluję. No zobaczymy, czy będzie się trzymało, czy nie. I jak go przemaluję, to będzie mi pasował idealnie do ogródka. Także, Howard, how you doing? I'll just tighten up some bolts. Yeah, and it's going well? I think so. Good. So far. Fingers crossed then. Let's see. Thank you.
Ok, także skręciliśmy dolne śrubeczki. Teraz u góry spróbujemy zobaczyć, czy się będzie trzymało. No a teraz nastąpił czas na to, żeby odmalować nasze krzesło. Tak jak widzieliście wcześniej, zrobiliśmy tak, że je dokręciliśmy, dokleiliśmy kilka części, które zostały zjedzone zębem czasu, oszlifowaliśmy. Ja starałam się to krzesło też troszeczkę oczyścić miotełką i wyrównaliśmy po prostu te wszystkie zakamarki tutaj, takie wyrwy. Wyrównaliśmy po prostu powierzchnię. No i zastanawialiśmy się, czy zostawić to krzesło w takim naturalnym, wyglądzie, czy je pomalować. A w tym roku jakoś tak biel do mnie przemawia. To krzesło jest takie czarne gdzieś w miejscach,
gdzieś brązowe, także stwierdziłam, że jak ma służyć, to niech będzie białe. I tak sobie tutaj już farbę przygotowałam, białą, mam jeszcze taką resztkę tej białej farby, w związku z tym, co ma być, to będzie i będzie białe krzesło. Także nie krzyczcie, każdy ma swój gust i ja właśnie to krzesło będę malować na biało. To krzesło wpija momentalnie tą farbę, którą nakładam. To jest zwykła farba, słuchajcie, która mi służyła do malowania także mebli. I nie wiem, czy mi wystarczy i czy nie będę musiała jechać po nową farbę. I jak to w Anglii, słuchajcie, pogoda nie rozpieszcza. Poranek był naprawdę ładny, słoneczny i cieplutki, a teraz zaczęło padać, także musiałam przynieść sobie pranie tutaj pod patio. A że spodziewałam się deszczu, to zaczęłam od razu to malować, to krzesło też tutaj pod daszkiem. No i prognozy się nie myliły. Może nie jest to jakiś duży deszcz, ale jest. Zostało mi już naprawdę niewiele tej farby, słuchajcie. O. I się obawiam, czy mi w ogóle starczy chociaż na pierwszą tutaj warstwę. I tak sobie myślę, czy nie zrobić go przecieranego i tam, gdzie nie starczy farby, będą przecierki. No nic, zobaczymy. Chyba, że zrobić tak po angielsku i pomalować tylko to, co widać. Nie, to by było bez sensu. Się śmieję oczywiście, że po angielsku, ale wiem, że często tak się robi, słuchajcie, że ten, że tych miejsc, których się nie widzi, to się nie robi. O matko, i walczę z resztkami farby. Nawet nie mam jej czym rozcieńczyć za bardzo. No nic. Przecierki z tyłu to będzie chyba to. Żeby chociaż na tą nogę mi tutaj starczyło. Tu jest pomalowana, także tylko tył. Nogi, nogi, nogi.
Tak, kolejna rzecz, słuchajcie, która leżała, to jest ta puszka farby, niezużyta we wcześniejszym projekcie, zostanie zużyta do końca. Nic się nie zmarnuje, ale tu już dokładnie wygrzebuję. Można powiedzieć, że osiągnęłam dno. Tak się osiąga dno. Gotowe. Pierwsze malowanie za mną. Czy będzie poprawka, czy będzie przecierka? Jeszcze tego nie wiem. Niech sobie wysycha teraz. Tutaj znalazłam taką jeszcze starą farbę. Ona jest dosyć rzadka, ale wiecie co? Mam takie ostatnie krzesło, którego nie malowałam, ponieważ ono było zniszczone i myślałam, że tylko cztery mi wystarczą. Nigdy się go nie pozbyłam i pomyślałam sobie, że go też przemaluję. Jak słyszycie, nastąpiła teraz ulewa. Także cieszę się, że schowałam się tutaj pod moim daszkiem. Także sobie go przemaluję. No i moi drodzy, tak wygląda pierwsze krzesło, które udało nam się odzyskać, wzmocnić i pomalować. A tutaj drugie krzesło, które miało iść w zapomniane, ale proszę bardzo, pomalowane farbą koloru Willow Tree. Czyli takie zielonkawe, takie bardziej w pistacje wpadające. Stanę może inaczej i będzie widać, że to jest takie zielonkawe. O, na tle tego białego wygląda tak. Ja jestem z efektu zadowolona. Powiedzcie mi w komentarzach, czy Wam się też podoba. Od razu mówię, że chciałam na biało, nie chciałam zostawiać naturalnego koloru. Taką w tym roku mam koncepcję. A czy ona się zmieni? Któż to wie?